Cześć wszystkim. Chciałbym powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia. Jako dziecko urodziłem się tutaj na ziemi, jak każdy z nas, nie znając Boga. W dzieciństwie bardzo dużo chorowałem, miałem astmę każdego rodzaju, więc praktycznie na palcach ręki można by liczyć, co ja mogłem na przykład jeść, na co nie miałbym uczulenia. Ogólnie nie mogłem za bardzo się wysilać. Jak próbowałem gdzieś podbiec, to dusił mnie kaszel, męczył. I generalnie też właśnie na przykład na skórze miałem różne podrażnienia. Często chorowałem na zapalenie płuc, przeziębienia, bardzo różne choroby. Również w pewnym momencie w dzieciństwie pojawiły się u mnie symptomy Aspergera i wycofanie społeczne. Miałem takie momenty właśnie, że wpatrywałem się na przykład w jakiś jeden punkt przez kilkanaście minut, kilkadziesiąt, nie było reakcji. W ogóle mama do mnie mówiła, ja nie reagowałem. To tak wcześniej, zanim w ogóle poszedłem do szkoły. W szkole, bo dzięki mojej mamie też, jej wierze, pomocy, leczeniu, udało się zminimalizować te wszystkie rzeczy i to, że dzięki temu mogłem pójść do szkoły. W szkole, w podstawówce, to miałem też braki przez to, że ten dzieciństwo, wczesny czas, gdy się najwięcej człowiek tak na początku najwięcej chłonie, to ja w tym czasie chorowałem i musiałem wszystko nadrabiać i społecznie, i też i intelektualnie. Więc na przykład nie umiałem sobie zawiązać butów do, nie wiem, drugiej, trzeciej klasy, z tego co pamiętam. Z rówieśnikami nie wiedziałem, jak się dogadywać, jak nawiązywać znajomości. 2 lata byłem w zerówce, że powtarzałem, żeby też mnie to lepiej przygotowało właśnie przez te różne takie skutki tamtego wycofania choroby i po prostu ciężko mi było sobie radzić. Bardzo potrzebowałem pomocy i też przez brak na przykład wyczucia taktu w relacjach z innymi, sytuacji, zrozumienia sytuacji. Czasami, znaczy wiele razy zrobiłem z siebie głupka i dzieciaki się ze mnie śmiały, dokuczały mi. Też przez właśnie takie rzeczy popadłem w kompleksy, wycofanie. Właśnie nie znosiłem siebie. To też długo trwało, też przez gimnazjum. W ogóle w innym mieście również nie udało się rozwiązać tych rzeczy. Było, nawet jak zmieniłem środowisko do innego miasta, gimnazjum, inni ludzie, to nadal miałem właśnie problemy ze sobą, apatię, nie chciałem żyć. W ogóle od początku, jak pamiętam, to zastanawiałem się jakoś tak, po co w ogóle żyję. Tak jakoś nie chciało mi się gdzieś, nie miałem celu takiego, żeby gdzieś dążyć. Nie chciałem osiągać jakichś wyznaczonych, jakichś wielkich rzeczy, ani w ogóle po prostu byłem długo w stagnacji. Mało się rozwijałem w życiu, bo nie wiedziałem, po co tu jestem. Nie rozumiałem tego w ogóle, po co się urodziłem. Zadawałem sobie to pytanie i szukałem odpowiedzi. Zastanawiałem się, no, jakieś książki czytałem, jakieś filozofii się uczyłem, medytacji. Na przykład też szukałem pasji albo też zastanawiałem się, czy o co tu chodzi w tym życiu. Udało mi się znaleźć w ogóle odpowiedź i rozwiązanie. W 2017 roku, w wakacje, po takim wyjeździe z ministrantami w góry, na którym poznałem, jeden z kolegów puścił piosenkę takiego chrześcijańskiego rapera Tau, może ktoś z was zna. I potem właśnie po wyjeździe
który też był dosyć budujący i też powiązany z Bogiem, bo gdzieś chodziliśmy z księdzem na modlitwy codzienne. Gdzieś po prostu było wokół słychać o nim informacje. To po powrocie z tego wyjazdu, jak już wszystkie rzeczy rozpakowałem, położyłem się do łóżka i przed snem przypomniałem sobie, że właśnie te piosenki, które były puszczone, były fajne, że właśnie to jest ten raper. I natrafiłem na taki jego utwór, co się nazywa Tał na niby. I właśnie ta piosenka mnie poruszyła i zrozumiałem po niej właśnie, że tak naprawdę nie znam Boga, że nie wiem, co będzie po śmierci ze mną i że właśnie tym sensem życia jest Jezus tak naprawdę. I tak może zacytuję krótko właśnie te słowa, które tak do mnie mocno dotarły w tamtym momencie. To będzie tak. Niby wiesz, że nie wiesz, jak Sokrates, niby chcesz odnaleźć w końcu prawdę. Jak to jest, że wciąż robisz inaczej? Żyjesz na niby, ale umrzesz naprawdę. Niby wiesz, że to bardzo logiczne, niby chcesz odmienić swoje życie. Jak to jest, że ja swoje odmieniłem? On ma na imię Jezus, żyje nie na niby. I wtedy zrozumiałem, o co tak naprawdę chodzi. I zawołałem do Boga, że przeprosiłem Go za wszystkie moje grzechy, za to, że żyłem bez Niego. Uznałem Go za mojego Pana i Zbawiciela. Oddałem się Mu, oddałem Mu swoje życie. Powiedziałem, że przekazuję Mu swoje życie, że teraz chcę żyć z Nim. I to nadało mojemu życiu sens. Ja wtedy poczułem, jakbym się zmienił w środku. Jakby poczułem w ogóle obecność Boga, taką miłość, wewnętrzny spokój. Jakby te rzeczy, problemy, te jakby wszystko odeszło w tamtym momencie. Czułem się po prostu jak w niebie. Doświadczyłem pierwszy raz Boga, bo myślałem, że On jest, bo też chodziłem do kościoła katolickiego, byłem ministrantem. I też tak naprawdę szukałem go przez cały ten czas, tylko nie wiedziałem, nie znałem tego klucza, nie wiedziałem, co trzeba zrobić, jaka jest prawda, jakie jest tutaj rozwiązanie. Nie znałem po prostu Jezusa. Wtedy Go odnalazłem i ten moment właśnie zmienił mnie na zawsze. Od tamtej pory w ogóle od razu zauważyłem, że zmieniłem swoje nastawienie do ludzi, że jakby poczułem miłość do wszystkich ludzi. Nieważne, czy byli to ci, którzy byli dla mnie dobrzy w przeszłości, czy ci, którzy mnie krzywdzili. Amen. Amen.